Część z Państwa zaangażowała się w taki bardzo mocny głos podpisaniu przeze mnie, po tym akcie kontrasygnaty pod wnioskiem pana prezydenta Dudy. Nie muszę tu szczegółowo wyjaśniać, wiemy o czym mówię. I część z Państwa, zwracając mi dość tak jednoznacznie i w sposób twardy uwagę, że to nie była decyzja, która byłaby kontynuacją naszych wspólnych działań na rzecz przywracania rządów prawa w Polsce, i zadaliście Państwo publicznie pytanie, czy to była rzeczywiście tylko, czy to był incydent, błąd, czy to była zmiana nastawienia, i że testem będą kolejne decyzje podobne do co do materii, do tej przez Was tak krytycznie ocenionej. No więc chciałem to Państwu powiedzieć jako pierwszym odbiorcą tego komunikatu. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy utrzymali maksymalny poziom wzajemnego zaufania. Możemy się różnić w różnych taktycznych ocenach, ale że cel mamy naprawdę ten sam. I oczywiście tym testem jest kolejna prośba prezydenta o kontrasygnatę. Ja jej nie udzielę. I to oddaje stan, jakby nasze stanowisko. Nie będziemy w żaden sposób, nie było to też moją intencją wtedy, ale w żaden sposób nie chcemy dać nawet najmniejszych pretekstów, aby ktoś sądził, że z jakiegoś powodu bliżej niezidentyfikowanego naszym zamiarem jest legalizowanie stanu rzeczy, który uważamy za z gruntu zły i z którym tak naprawdę po to się spotkaliśmy jeszcze na długo przed wyborami, żeby wspólnie z Wami ten stan rzeczy zmienić, a nie legalizować czy umacniać. Więc jeszcze raz liczę na Państwa zrozumienie, bo oczywiście ja nie miałem jakichś szczególnych złudzeń co do samego siebie. Znaczy nigdy nie sądziłem, że jestem bezbłędny, ale czasami błędy są na tyle spektakularne, że mogą powodować zrozumiałą i dość powszechną irytację, więc przyjmijcie Państwo z najlepszą wiarą i wolą te ówczesne wyjaśnienie i tę decyzję, którą podjąłem dzisiaj o nieudzielaniu kontrasygnaty w tej kolejnej próbie pana prezydenta właśnie legalizowania sytuacji z neosędziami. Chciałem też powiedzieć, że i liczę tutaj też na Państwa zrozumienie. To naprawdę jest też tak, że tak po ludzku, jako obywatel Polski, z jakimś bagażem doświadczeń i z jakimś dość konkretnym życiorysem, ale też jako premier rządu, wolałbym, żeby te zmiany zachodziły o wiele szybciej, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości. Tak naprawdę ja nie przyszedłem, broń Boże, na spotkanie z Państwem, żeby tu się pożalić i przedstawiać siebie jako ofiarę tej sytuacji, ale tak naprawdę nikomu bardziej nie przeszkadza to status quo wyznaczone rządami PiS-u niż tym, którzy dzisiaj sprawują władzę i chcą sprawować władzę zgodnie ze standardami państwa prawa. W tym sensie dla nas ten stan rzeczy połowiczny, szary, przejściowy, on jest niezwykle kosztowny i to i reputacyjnie, i jeśli chodzi o funkcjonalność rządu i zdolność przeprowadzania jakichś szybkich procesów i decyzji. Także proszę też wierzyć i ministrowi Bodnarowi, i mnie, że tak jak mówię, nie jesteśmy bezbłędni, nie jesteśmy doskonali, ale mamy nadal taką samą determinację, żeby ten stan rzeczy zmienić. Też w jakimś sensie we własnym interesie, bo na dłuższą metę nie sposób sprawnie rządzić państwem w tym stanie dwuwładzy prawnej i w tym właśnie szarym krajobrazie, a on do końca czarno-biały nie może być z oczywistych względów. O tym zresztą będziemy rozmawiali.